Witajcie, dziś tak na szybko zaprezentuję wam, jak wyhodować ogromne grzyby. Po pierwsze, grzyby możecie znaleźć najłatwiej, myślę, na bagnach bądź mokradłach. Jak widzicie, występują one pod drzewami. No i tak, wystarczy, że na trawie posadzimy borowika bądź muchomora i wybierzemy mączkę kostną i klikniemy prawy przycisk myszy. Wyrośnie nam oto taki gigantyczny grzyb. Postawmy również sobie tego muchomora. O, proszę bardzo, tak wyglądają gigantyczne grzyby. Możemy je również zbierać dowolnie, ręką bądź obojętnie czym. Mamy również szansę, że z jednego takiego bloku wypadnie nam od 0 do 2 grzybków. Więc jest to bardzo fajna rzecz i to jest naprawdę bardzo szybki sposób na zdobywanie grzybków. Grzybki możemy wykorzystać w taki sposób, iż zrobimy sobie zupkę z grzybków. Uleczy ona w miarę sporo życia i myślę, że jest to przydatny element w grze. No i jak możecie zauważyć, taki ogromny grzyb składa się z łodygi oraz kapelusza. Kapelusz jest koloru czerwonego w białe kropki bądź takiego brązowego. No dobra, może słuchajcie, daruję sobie niszczenie tego całego grzyba. Widzicie, całkiem sporo. Myślę, że nawet jest to bardziej wydatne niż chodzi o hodowlę grzybów. Więc jest to bardzo przydatna rzecz. I słuchajcie, druga sprawa. Chodzi mi o mój filmik, w którym opowiem wam wszystko o tej aktualizacji. Prawdopodobnie wyjdzie on w ten weekend, więc będzie to sobota bądź niedziela. Nie chcę oczywiście wam obiecywać, ale myślę, że spokojnie znajdę czas i wam to wszystko ładnie przedstawię. To wszystko na dziś, jeżeli wam pomogłem. Nie zapomnijcie o łapce w górze, skomentujcie filmik, subskrybujcie kanał. To wszystko, jeżeli macie pytania, piszcie. Ja się z wami żegnam, cześć, do zobaczenia ludzie.